A nie sądzisz, że współpracując z federacją sprawicie, że ludzie będą musieli wydawać pieniądze na kolejne eventy, czyli właśnie, żeby obejrzeć sobie pay-per-view, będą musieli znowu i zaczyna się im to już powoli przejadać. Mamy dużo federacji freak fightowych. Oprócz tego teraz mamy Casino Stars, mamy Move. Nie sądzisz, że to może troszeczkę odebrać wam jako fejmowi klientelę, bo ludzie będą mieli po prostu już dosyć tego? Rozumiem, o co ci chodzi, ale... Jakieś trudne pytanie, na które ciężko odpowiedzieć. Tak, ale nie, wiem, o co ci chodzi. Uważam, że niezależnie od tego, ile tych federacji jest, no to... Ja widzę tendencję wzrostową, a tych freaków teraz było mega dużo. Teraz, zobaczysz, możesz wspomnieć moje słowa, w 2023 nastąpi taka czystka, jeżeli chodzi o te fetki. Zobaczysz, bo tak będzie, bo to jakby nie można cały czas dokładać też do biznesu. Niektóre federacje, wiesz, nie sprzedają na tyle, żeby się utrzymywać. Po prostu zostanie po prostu tam 2-3 federacje i reszta sobie troszeczkę odejdzie. I będą powstawać nowe idee, nie? W sensie coś, co może zainteresować ludzi bardziej niż walki. Ciężko jest coś takiego znaleźć, ale na pewno są ludzie, którzy nie lubią przemocy, nie? Nie lubią walk. No i tutaj na przykład mówię jest zajebistą jakby alternatywą dla ludzi, którzy nie lubią przemocy. I tyle.